tak jak widać, jeżdżę na wózku. No i mogłoby się wydawać, że to już jest takie porządne utrapienie, ale to, co mnie, że tak powiem, dociska do ziemi, no to ból fizyczny. Ja 30 lat temu, jak miałem 16 lat, wspinałem się bez asekuracji, spadłem, złamałem kręgosłup i od tego czasu jest ciężko, czasami bardzo, czasami lżej. Ale to, co jest trudne, to ból nóg. To jest od kręgosłupa i po prostu czasami tak boli, że to już jest tam w tych najwyższych skalach, typu nie do wytrzymania, czy jakoś tak to jest określane. Jest poradnia leczenia bólu, ale to niestety nie przynosi takich rezultatów, jakbym chciał. Ale tak, dlaczego ja jestem przy Panu Bogu cały czas? Moje pierwsze, takie mało chlubne może pobudki, no to były takie, że no chciałem być uzdrowiony i przede wszystkim to było motorem, że ja tak dążyłem, szukałem. Ale z biegiem czasu też zacząłem się zastanawiać, dlaczego tego uzdrowienia nie ma. Dookoła słyszałem na temat relacji, żeby mieć relację z Jezusem. I postawiłem sobie takie pytanie i chciałem być szczery przed sobą. Czego ja od Pana Boga chcę? No i jak tak myślałem, to nie było tam właśnie relacji, nie było tam miłości. No ja chciałem tylko i wyłącznie uzdrowienia. Pan Bóg tak trochę z innej strony wysłuchał te uzdrowienie, bo ja przy okazji byłem uzależniony i od papierosów, i od pornografii. I to Pan Bóg zabrał, po prostu bach i już, nie ma problemu. No z bólem jest tak, jak jest dalej. Ale to, co jest w tej poszukiwaniu relacji, to, że zacząłem z Panem Bogiem rozmawiać tak jak z przyjacielem, jak z osobą fizyczną, kiedy jest tak naprawdę trudno, kiedy już po prostu, nie wiem, wkładam zatyczki do uszu, żeby nie słyszeć żadnego dźwięku, bo nawet dźwięk powoduje, że ból jest bardziej odczuwalny. No i przed Panem Bogiem trwam. Na zasadzie mówię mu czasami wprost, czasami ostro, że ja tego nie wytrzymam, że już mam tego dosyć, że ja tego nie rozumiem. A on słucha. On słucha cierpliwie i wydawałoby się, że to takie coś i że to co to zmienia, ale z biegiem lat widzę, że to jest przyjaciel, że to jest osoba, że to rzeczywiście jest osoba, że kiedyś to by mi to do głowy nie przyszło, że tam ktoś się tak mówi w kościele, że osoba, tak, ale że to jest rzeczywiście osoba, która jest cały czas przy mnie. Też to, co Tomek wspominał, że On wziął na siebie nasze cierpienia i dlatego nas też tak rozumie. Kiedyś, jak to słyszałem, to mnie za przeproszeniem szlak trafiał. No bo jak to? Jak on tam? Co mu to do tego, jak ja tu cierpię? Ale z biegiem lat czuję, że on mnie rozumie i że nie ma takiej chwili, nie ma takiego momentu, żebym ja nie mógł się do niego zwrócić. I przy tym wszystkim jest jeszcze wspólnota. Jak jest bardzo ciężko, to też proszę o modlitwę. I są, jest odzew. Bardzo często przychodzi pokój. Przychodzi koniec takiego szarpania się, że ja już nie wytrzymam, tylko spływa pokój po prostu, jakby ktoś wylewał ciepły balsam na duszę.
Także Pan Bóg działa. No i chwała Mu.